A może ja na co dzień taką stylówkę powinnam mieć? Cześć, tutaj Elfik. Jak wiecie, moje uwielbienie do używania w rysunkach czerni i szarości jest takie wręcz memiczne. Ale na pewno pewnie gdzieś tam słyszeliście, że używanie czerni w rysunkach, a zwłaszcza na portretach, jest mocno niepoprawne. I w dzisiejszym filmiku opowiem wam, z czego to wynika i dlaczego mam to gdzieś. Także zapraszam na wszystkie odcienie czerni. Jednym z argumentów przeciwko używaniu czarnych akcesoriów plastycznych jest to, że czerń nie występuje wokół nas, nie występuje w naturze, a konkretnie, że nie istnieje ciało doskonale czarne, czyli takie, które pochłaniałoby 100% padającego na nie światła. I pewnie pomyśleliście sobie w tym momencie o czarnej dziurze, ale Stephen Hawking udowodnił, że czarne dziury emitują promieniowanie i mają temperaturę, a to oznacza, że nie są one doskonale czarne. No a ze Stephenem Hawkingiem chyba się kłócić nie będziemy, tak? Spoglądając na przedmiot, który określilibyśmy jako czarny, tak naprawdę postrzegamy go jako inny, ponieważ odbija światło. I do tego dochodzi jeszcze fakt, że powietrze nie jest doskonale przejrzyste, więc lekko przydymia to, co widzimy. Nawet w naturze ciężko o taką doskonałą czerń, czyli taką, która nie skręca w żaden inny odcień, bo nawet włosy, które nazwalibyśmy doskonale czarnymi, tak naprawdę lekko skręcają w brąz. Również cienie, które bardzo wielu początkujących artystów pragnie rysować czarną kredką, tak naprawdę czarne zupełnie nie są. Nawet nie są zbliżone do czerni. Proponuję wam porobienie zdjęć i pootwieranie ich sobie w programach graficznych. Polecam na przykład darmowy program online Bifunky. Jego wersja rozszerzona jest płatna, ale te podstawowe funkcje są za darmo. Kiedy otworzycie zdjęcie w programie, sięgnijcie sobie po narzędzie pipety, żeby pobrać kolor i zobaczcie, w którym miejscu na wzorniku ten kolor się znajduje. Coś, co postrzegaliście jako szare, może skręcać w kierunku błękitu. Odcień skóry może być zaskakująco żółty. Osobiście uważam, że warto trenować rozpoznawanie kolorów i analizować je samodzielnie, ale zabawa z pipetą także może otworzyć oczy na wiele aspektów koloru. Dajcie znać, co sądzicie w tej kwestii. Jestem bardzo ciekawa, czy uważacie to za oszustwo, czy za coś, co może wam pomóc lepiej zrozumieć kolor. Zobaczmy, co program powie nam o rzeczach, które nazwalibyśmy czarnymi. Mam tutaj zdjęcie czarnego krzesła na czarno-białej podłodze. Zobaczmy, gdzie na tej skali będzie pobrany kolor. I przy okazji możemy sprawdzić też odcień mojego buta, który jest taki nieokreślony. Spróbujcie najpierw zgadnąć sami i spróbować nazwać ten kolor, a dopiero później zobaczcie, co mi wyszło. No dobrze, pobieramy próbkę i zobaczymy, co wyszło. No dobrze, ale była mowa o tym, że nawet rzeczy, które uznajemy za czarne, nie są tak naprawdę doskonale czarne, bo nie pochłaniają 100% światła, które na nie pada. Ale zobaczmy teraz, gdzie na wzorniku byłaby próbka pobrana z przedmiotu, który jest pomalowany farbą, która pochłania 99% światła, które na nie pada. Mam na myśli farbę Musso Black, nie wiem, czy to dobrze przeczytałam, jest ona zwana najczarniejszą farbą świata. Obejrzałam filmik, na którym pewien mężczyzna pomalował nią jabłko. Ja oczywiście, spoglądając na ten filmik, tego jabłka nie postrzegam jako doskonale czarnego, bo mi ekran laptopa odbija cały świat. I nawiasem mówiąc, chciałabym zapytać, dlaczego nikt jeszcze nie wymyślił ekranów, które są matowe, bo w słoneczny dzień ja nie jestem w stanie korzystać prawie z żadnego monitora, ja nie wiem. Jesteśmy aż tak zacofani technologicznie, że to nie jest możliwe? Nie wiem. Na szczęście sam screen już oczywiście nie będzie miał tego efektu odbicia. Pobierzmy za ten kolor z jabłka i zaznaczę tylko, że nie zmieniałam kontrastu na screenie. Na wypadek, gdyby nie było widać, czy kolor na próbniku znajduje się idealnie w rogu palety, to możecie zobaczyć jego numer 0000. Jak dla mnie close enough, by uznać, że coś zbliżonego do doskonałej czerni istnieje. Na potrzeby dyskusji uznajmy jednak, że ciało doskonale czarne w przyrodzie nie występuje, ale to oznacza również, że ta kredka również nie jest doskonale czarna, więc
Nie widzę problemu, by użyć jej na rysunku, zgodnie z tą pokrętną logiką. Dużo bardziej przemawia do mnie drugi argument przeciwko używaniu czerni, czyli ten, który zakłada, że jest to pójście na łatwiznę, oraz ten, że brudzi ona rysunek. Chociaż tak, idąc tą logiką, można by powiedzieć, że zbudowanie domu przy użyciu ekipy budowlanej, przy pomocy ekipy budowlanej, jest pójściem na łatwiznę, bo zawsze można było zbudować go samodzielnie przy pomocy patyka i cementu, tak? W artykule dotyczącym używania czerni znalazłam cytat, że w traktatach wręcz zabraniano używania czerni. Tylko niestety nie podano przypisu i nie bardzo się dowiedziałam, w jakich konkretnie traktatach, a byłam mocno ciekawa, bo chciałam ten temat zgłębić. Wiadomo natomiast, że czerni bardzo mocno potępiali impresjoniści, którzy uważali, że to, co postrzegamy jako czarne, w rzeczywistości mieni się różnymi odcieniami i walorami, czyli stopniami jasności. Ale okej, mimo że ja czerń bardzo lubię, to spróbujmy zgodnie z zaleceniami zamiast niej pomieszać odcień indigo z walnut brown i zobaczmy, co wyjdzie. Porównajmy to teraz z czarnym. A z daleka wygląda to tak, natomiast z bliska... Jak dla mnie jest to bardzo ładny, głęboki kolor. Mi się podoba. Chociaż nie wyobrażam sobie malowania w ten sposób czegoś, co na zdjęciu jest czarnym tłem. Zgodzimy się z tym, że nadużywanie czerni sprawia, że obraz czy rysunek zaczyna wyglądać na brudny. Dotyczy to nie tylko mieszających się ze sobą farb, ponieważ dobre kredki artystyczne również bardzo dobrze się ze sobą łączą. Ale już największą herezją wydaje się użycie czarnej kredki do malowania cienia. Na twarzy. A ja tak czasem robię. Zwłaszcza gdy mam bardzo ciemne tło, potocznie zwane czarnym. Zależy mi wtedy, by pierwszy plan i tło współgrały ze sobą i żeby ten pierwszy plan wydawał się tak samo kontrastowy, jak drugi. Najgorszą sytuacją z mojego punktu widzenia byłoby natomiast użycie czerni w jednym miejscu, na przykład do narysowania źrenic, a potem nie użycie jej nigdzie wokół. Wtedy użycie czerni wyglądałoby na przypadkowe i zupełnie nieprzemyślane. Moim zdaniem czerń używana konsekwentnie ma w sobie taki mroczny, głęboki urok. I na przykład nie wyobrażam sobie zrezygnacji z kredki czarnej podczas rysowania portretu na podstawie zdjęcia, które wyświetla Wam się na ekranie. I dobrze widzicie, że jest to Yennefer z Wiedźmina. Niestety korzystam ze starego i dosyć popularnego zdjęcia, bo w sieci dosyć trudno jest znaleźć takie w dobrej jakości. Niestety. Na portretach bardzo lubię używać czerni i szarości, bo zależy mi na takim mrocznym, spranym, niecukierkowym efekcie. Jednak muszę Wam powiedzieć, że kiedy rysuję krajobrazy miejskie, to cienie zazwyczaj maluję na fioletowo lub niebiesko, co moim zdaniem podkreśla taki sielski i bajkowy charakter danej sceny. Na rysunku, który przewija Wam się w tle, a który znajdziecie dokończony w kolejnym filmiku, więc możecie dać suba, wyraźnie widać, że beztrosko sobie używam czerni nie tylko w tle, ale też na nosie. I rysuję cień czarną kredką. Nie palcie mnie na stosie. Jak wiecie, ja jednak nie jestem osobą, która zamyka się we własnym sposobie na sztukę i która trzyma się go konsekwentnie aż do samego końca. Moim zdaniem eksperymenty i zabawa są równie ważne, co poznanie zasad i twarde się ich trzymanie. Na szczęście prowadzenie kanału na YouTube umożliwia mi tworzenie różnych fajnych eksperymentów i testowanie najróżniejszych sposobów. Jak wiecie, w jednym z wyzwań podjęłam się narysowania Cruelly de Mon w stylu w miarę realistycznym, bez użycia czerni i bieli. Co wydaje się szalonym pomysłem, a moim zdaniem było bardzo rozwijającym, pełnym humoru wyzwaniem. Nie wiem, czy nie zgubiłam się w połowie tego zdania, ale to nieważne. Sens jest ten sam. W każdym razie uważam, że podtrzymywanie w sobie tej radości i entuzjazmu jest równie ważne, co poznawanie zasad. I wiecie, że sami artyści często nie podchodzili zbyt serio do swoich dzieł. Mam dla Was taki mały bonus na sam koniec. Na pewno kojarzycie obraz Malewicza pod tytułem Czarny kwadrat na białym tle. 100 lat po tym, jak ten obraz został zaprezentowany publiczności, ktoś podjął się przeskanowania go rentgenem, w zasadzie nie rentgenem, tylko rentgenogramem, nie wiem, czy to jest to samo, i pod warstwami farby odkryto napis wykonany prawdopodobnie ręką samego malarza i ten napis głosił walka drużynów w ciemnej jaskini. I oczywiście dzisiaj ten żart wcale nie uchodziłby za śmieszny, ale
I tak postanowiłam go przytoczyć. Jest to oczywiście nawiązanie do takiej serii żartów słynnego francuskiego satyryka. Nie wiem, jak się czyta jego imię. Albo w sumie Google mi powie. Ale. Ale. Serio? Ale. Zatem Alfonsa Ale. Ale. No i to tyle. Mam nadzieję, że ciekawie dzisiaj było, że się czegoś ciekawego dowiedzieliście. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!